Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię na kolejnym odcinku z FC24, a dokładniej z Polska versus. Dzisiaj zagramy sobie Polska versus Szkocja, słuchajcie, no już niewiele zostało, jeśli dobrze liczę, patrzę, czekajcie, Szkocja, Norwegia, Katar, Irlandia Północna, czyli w zasadzie 4 odcinki Polski versus nam zostały. A osobą, która wybrała dzisiejszy skład na ten mecz, jest oczywiście Daro, który ostatnio bardzo dużo wysyła swoją drogą tych składów. I zachęcam Was też na te ostatnie 3 mecze, żeby podesłać i zobaczyć, co to z tego będzie. Natomiast tak, jeśli chodzi o skład na dzisiejszy mecz, ja też Wam to pokażę tutaj, to jest tak, formacja 3-4-2-1 i jeśli chodzi o skład zaproponowany przez Daro, to jest Szczęsny, Kiwior, Bednarek, Peda lub Bereszyński, Grosicki jako kapitan, Sebastian Szymański drugi, Zieliński, Zalewski, Kapustka, którego niestety nie ma, Milik lub Świderski, więc troszeczkę musiałem zmienić ten skład tym sposobem i mamy Świderskiego jako głównego napastnika, oprócz tego mamy Milika na lewej pomocy, a w zasadzie na lewym skrzydle, mamy Zalewskiego na prawym skrzydle, mamy Szymańskiego na prawej pomocy i Grosickiego na lewej pomocy, mamy Szymańskiego w środku jako SPDK, mamy Zielińskiego jako SP, no i mamy na obronie Kiwior, Bednarek, Peda, no i na bramce Wojtek Szczęsny. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy skład, słuchajcie. A, jeszcze miałem wybrać kapitana jako Grosickiego, więc tak też zmienimy, czyli wszystko w zasadzie zgodnie z planem. No i co, moi drodzy, 2 ostatnie mecze wygrane 2 bramkami, więc mam nadzieję, że i tym razem nam się uda to wygrać. No, skład jest mocny. Skład jest mocno też ofensywny, więc jestem ciekaw, jak nam to pójdzie. No i co? Ruszamy, 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 moi drodzy. O, ja się jeszcze porozgrzewam. Nie tylko ja, bo nasi piłkarze również. No i co? Ruszamy, moi drodzy, ruszamy. Dajcie znać swoją drogą, no bo Polska versus nam się kończy. Czy chcielibyście na przykład zobaczyć jakąś karierę piłkarską? Być może kogoś z naszej reprezentacji. Zaproponujcie w komentarzu, jaką nową serię moglibyśmy zrobić w zamian za Polskę versus, która się już kończy. A tymczasem zaczynamy pierwszą połowę meczu. Nasi mocno ofensywni już skupieni. Dukes do McGina, McGregor. McGregora mają, może być niebezpiecznie. No, jak wiemy, McGregor mocno zaszalał w UFC kiedyś. No, teraz już go nie ma od dłuższego czasu. A tymczasem Robertson. No i piłka wychodzi. Zaczynamy. Szymański do Bednarka. Jeszcze Bednarek do Szymańskiego. Szymański bokiem boiska. Ładny dribbling. Szymański jeszcze przerzutka. Aj, do Zalewskiego, ale on nie dochodzi. Jeszcze McGivin. Jest tutaj przy nim Szymański. Tyrney. No, spokojnie, spokojnie, panowie. Robertson. Ajajaj. No, nieładnie. Dukes. Oj, 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 ale wycięty tam. Coś czuje, żółtą kartkę. Jeszcze McGinn przy piłce. Ale nasi się tu zatrzymali. Jest na spokojnie Peda. Dobre wybicie głową. Zieliński. O, dobra kiwka, Zieliński. Dobra, Milik. Do Grosickiego. Grosicki będzie leciał bokiem boiska. Grosicki. Ale tam nie ma kto zamknąć tej akcji. Grosicki. Wrzuta. Do McGina, no i zaczynamy kontratakiem Szkocji, no trzeba uważać, McGinn do McTomeya, Christie, oj, niepotrzebny ten ślizg tam, jeszcze, Bednarek bokiem boiska, dobrze, dobrze Bednarek, bardzo dobre przejęcie i biegnie Bednarek, ale on nie ma z kim zagrać, no brakuje nam tu chłopaków, gdzie oni wszyscy są, Bednarek, podanie na dobieg, ale nie wiem za bardzo do kogo, niestety, jeszcze Tierney tutaj z McGregorem, McGregor do środka, do Kendriego, Kendry do Christina, McTomey, no kręci i ukręcił, no jeszcze, Christine jeszcze tam faulowany, McGinn strzela, ale Wojtek Szczęsny broni to, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Co to ma być w ogóle? Co tam, co oni tam zrobili? Kiwior, co ty zrobiłeś? Co to za bramka Dyksa? No nieładnie, nieładnie. A tymczasem Szymański, samotny rajd. On nie ma z kim zagrać. No nasi to nawet się nie ruszają za bardzo do tego ataku. I jeszcze Szymański w polu karnym.
Szymański kręci, Szymański! Strzał i bramka! Co to za wyrównanie jest? Jak on to tam zmieścił w ogóle? No, pokręcone i strzelone, moi drodzy. No i brawo, no i mamy remis, no teraz tylko przycisnąć, no. Generalnie Szkocja nie jest jakimś trudnym rywalem. No tylko trzeba z nią wygrać, no bo wiecie. To, że nie jest trudnym rywalem, to jeszcze nic nie oznacza. Hiki. Oj, rozegranie tu do Kristina, ale Kiwior dobrze, przytomnie w tej obronie. Jeszcze Grosik. Grosik, on nie ma z kim za bardzo, no i właśnie, i strata jest. Ale Szymański jeszcze, podanie do Milika, Milik bokiem boiska, Milik. Oj, Milik z kiwką. Milik będzie wchodził w pole karne, Milik strzela! I Gun broni to, ale jak? Jak to się wydarzyło? A tymczasem na krótko Szymański z Zielińskim, Zieliński wrzuca! Ale nic z tego, jeszcze Grosik tam, ale nic z tego, no nic z tego, no szkoda. Mac Jean do Denisa, ale dobrze, Zalewski jest tutaj. Dobrze, dobrze, na spokojnie, Grosik. Grosik jeszcze próbował z Milikiem, ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze, dobrze, Grosik. No presuj go tu, presuj. Henry w zasadzie. Porteusz do Hikea. Hiki do Kristina. Kristin, no był tu przy nim Kiwior, ale nie dał rady. Jeszcze Kristin wrzuca, ale Bednarek blokuje to swoim ciałem i dobrze, brawo, brawo Bednarek. Dobrze, dobrze, o to chodzi właśnie. Jeszcze Kristin. O, wrzuca tu. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Jeszcze Kristin, dobrze Kiwior blokuje to ręką chyba. Tak, zablokował to ręką niestety. No trudno. Jest rzuta. No, Kristi strzela, ale nic z tego. Całe szczęście. Tymczasem Wojtek od bramki. Do Pedy. Peda. Do Kiwiora. Kiwior, dobrze, dobrze. Chociaż nie powinno się w obronie kiwać. Ale dobry pomysł, żeby wyjść w ten sposób. Jeszcze Szymański. On nie ma za bardzo z kim. Jest tutaj Grosik. Grosik z delikatną kiwką. Do Szymańskiego. Szymański do Zielińskiego. Zieliński. On nie ma z kim zagrać. I to zresztą widać. Widać, że oni w tą piątkę to tak... Okopani są w tym ataku. Jeszcze Szymański, ale Porteusz przejmuje to. Niestety. Maktowaj. No, tutaj nie dochodzą do piłki. Dyx, ale dobre przejęcie Pedy w obronie. Zalewski, jeszcze. Kurde, no plan był dobry. No Dyx. Mac Jean wypuszcza sobie tą piłkę. Jeszcze Mac Jean, ale Peda. Dobrze, dobrze, kasuj go. Tak jest, właśnie o to chodzi. Szymański, ajajaj, skasowany przez Robertsona. Oczekiwane bramki 1:0. Ujujuj, to niedobrze. Się niedobrze robi. Bednarek, zagranie z Szymańskim. Szymański, jeszcze. Dobrze, do Zalewskiego, Zalewski. Będzie wrzucał, choć nie ma tam za bardzo do kogo. No i niestety. Jeszcze Dyks. No nie, no ale to trzeba przejąć, panowie. To nie możemy tak grać. Kristi. Oj, będzie kontratak, Dyks, no, panowie, trochę przytomności w tej obronie tam. No jeszcze, ale chyba spalony, oj tak. Mamy spalonego, zaczyna Wojciech. Dobrze, oj, niedobrze. Nie możemy tak grać. Peda. Dobrze do boku, ale niestety Grosicki nie opanował tej piłki. No jeszcze, na spokojnie, Hiki, do Dyksa. Dyx, no co tu się wydarzyło? Dobrze Wojciech, dobrze, o to chodzi. Trudna sytuacja, ale najważniejsze, że wybroniona. I jeszcze Wojtek Szczęsny do boku, do Zalewskiego. No i ten faulowany. A mogła to być dobra akcja, no trudno. Na opanowanie trzeba zagrać, Zieliński. Jeszcze do Szymańskiego, Szymański, ależ on kiwa tam bokiem boiska. Będzie wrzucał, ale znowu nie ma do kogo. Grosicki odbija to ledwo. Ajajaj, no panowie. No mam wrażenie, że ten ofensywny taki mocno wariant z czterema w zasadzie pomocnikami ofensywnymi, no nie sprawdza się u nas w reprezentacji niestety. O, jest wrzutka! Ja pierdolę, no nie możemy tak grać, panowie. Trochę opanowania w tym wszystkim. Mac Jean.
Jest wrzuta! O! Dobrze, że Porteusz ma kwadratowy łeb i nic z tego nie wyszło. Jeszcze, Peda. Do Bednarka, Bednarek bokiem boiska. Na spokojnie, Bednarek, na spokojnie. Dobrze, zagranie do Szymańskiego. Szymański jest tam, będzie wrzucał, jest Grosik! Ale Gin broni to i mamy koniec pierwszej połowy. No niebezpiecznie jest, bym powiedział. Peda już troszeczkę zmęczony. Czy ja mam w ogóle na kogo wymienić? Mam Wieteskę w razie czego. W sumie nie zapewniłem sobie sensownej ławki, no trudno. Jest jak jest. Zapomniałem o tej ławce, żeby ją jeszcze dostosować. Ale zaczynamy drugą połowę. Jest Groch. Jest Groch, o Jezus Grosicki, co ty robisz? No dobre dryblowanie, ale tu nie o samo dryblowanie chodzi. Tu chodzi też o utrzymanie się przy piłce. Dyx, jeszcze Peda. No i chyba mamy żółtą kartkę dla Kiwiora. A jednak nie, jednak nie. Sędzia się rozmyślił w ostatniej chwili. Tylko reprymenda słowna. No i może dobrze. No nie potrzebujemy tu jeszcze kartek. Grosicki z Zielińskim. Zieliński, beznadziejne to podanie. No, nie wiem kto go uczył tych podań, ale no coś tu chyba nie pykło. Oj, 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 Dyx! Ale jest tutaj jeszcze Wojtek Szczęsny. Co tu się kurwa wydarzyło? Delikatny bóg. Dobra, Grochu. Grochu, on nie ma za bardzo z kim. Jest jeszcze Milik. Milik bokiem boiska. Milik do Grosickiego. Grosicki jeszcze ze Świderskim. Świderski petarda, ale oj. Szkoda strzępić ryja, co ja mogę powiedzieć. No i od bramki. Gin, wybicie. Jest tu Peda. Dobrze zagrał głową do Kiwiora. Kiwior. Dobrze do Grosickiego. Grosicki, oj, tutaj z faulem Christiansen, ale sędzia tego nie widział chyba. No, ale spokojnie, jeszcze Szymański jest przy piłce. Szymański do Grosickiego. Grosicki próbuje tu z Milikiem, ale nic z tego nie wychodzi, niestety. Oj, 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 ale z faul Szymańskiego na Christiansen. Oj, chyba będzie żółta kartka za to. McGinn. Oj. Kontynują ten atak. Oj, to będzie kartka i rzut karny. Co za faul na Robertsonie? Oj, niedobrze. Żółta kartka ląduje u Patryka Pedy. No nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Żeby nie powiedzieć, że wygląda to słabo, a tymczasem... Wojciech Szczęsny versus Dyx. Wojtek, Dyx, Wojtek! Wojtek, brawo! Brawo, o to właśnie chodzi! O to właśnie chodzi! McGinn, wrzutka! Jeszcze Porteusz! Ale Wojtek odprowadza piłkę wzrokiem. No, jest emocjonująco, no nie powiem. Peda, do boku. Do Bednarka, Bednarek. Bednarek rozpędza się z tą piłką. Bednarek jeszcze faulowany tam, ale sędzia puszcza to. Jest przywilej korzyści. Szymański do środka, do Zalewskiego. Zalewski, cóż za strata piłki. Co za beznadziejne podanie. Jeszcze Dyx do McGinna. McGinn, Robertson. Będą wypuszczać się. Znowu kontratak jest dość mocny. Trzeba uważać, żeby tu nie sfaulować, ale przede wszystkim, żeby nie stracić bramki. Dobrze, Kiwior. Jest jeszcze Grosicki. Grosicki podawać próbował do Milika, ale na całe szczęście jest wrzut po naszej stronie. I wcale nie na dupie. Dobrze, Milik z Grosickim. Grosicki z Milikiem. Milik jeszcze. Dobrze do Świderskiego. Świderski, on nie wie co za bardzo zrobić. Świderski strzał z lewej nogi. Jeszcze Gund broni to. Hiki i Milik. No i Milik niestety się minął z przeznaczeniem tutaj. Ale na spokojnie, Maktowaj z Armstrongiem. Oj, co za podanie do Dyxa. Dyx, ale jest tutaj Patryk Peda, dobrze. Dobrze, Peda do Grosickiego, ale ten niestety traci. No niedobrze to wygląda. Jeszcze, na spokojnie, dobrze Milik, wypuszczenie do Świderskiego. Świderski będzie wychodził. Jest pole karne, Świderski. No i traci tą piłkę, niestety. Niedobrze to wygląda. No co ja wam powiem, no. Niedobrze to wygląda bardzo. Armstrong, jeszcze podanie znowu do Adamsa. No tu Patryk Peda i dobre odebranie. Brawo. Naprawdę Peda się spisuje. No może poza tą żółtą kartką. Jest jeszcze Milik. No i Porteusz mocniejszy, niestety.
Ale jest tu Grosik. Dobre odebranie piłki. Grosik, jeszcze. Jeszcze Grosik, on nie ma za bardzo z kim zagrać i to jest problem. Grosik do Milika. Milik bokiem boiska. Milik będzie schodził. No i jest podanie do Szymańskiego. Szymański, jeszcze odegranie. Jeszcze próbują, ale jest rzut karny. Jest rzut karny, moi drodzy. Mamy to chyba. Chyba to mamy. Arkadiusz Milik versus Gun. Milik, lewe górne okno, proszę cię. Brawo Milik, brawo, 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 brawo. Mamy prowadzenie, mamy 2-1. Dobrze Arek, o to chodzi. O to właśnie chodzi. No, moi drodzy, to się zapowiada mocna. Mocna końcówka serii, można by rzec. McTonej do Porteusza, Porteusz do Hikeya, Hiki. Jeszcze tu próbuje do Armstronga, ale jest tutaj Kiwior, choć kopnął go tam chyba kolanem w głowę, ale na całe szczęście nic mu się nie stało. Oj, Peda w ostatniej chwili przejmuje tą piłkę. Jeszcze Peda, ależ dribbling. Dobrze, Peda do Grosickiego. Grosicki, przerzutka do Milika. Milik jeszcze, zagranie z Szymańskim. Szymański niestety nie dociera do tej piłki, a szkoda, bo to była dobra sytuacja. Tu mogło się wiele wydarzyć. Jeszcze Kiwior, zajebiście do Szymańskiego. Szymański zagrywa z Zalewskim. Zalewski będzie wychodził w pole karne. Zalewski w pole karne. Zalewski strzał, ale Gun broni to. Co tu się dzieje? Jeszcze na krótko Szymański. Szymański z Zielińskim. Zieliński wrzuca i Gun obronił to. Jacieś, co tu się dzieje? Taka sytuacja, no to miała być setka, to miała być setka. Jeszcze Peda próbował go tutaj przyciskać. McGregor, podanie do Adamsa, Adams. Oj, 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 dobrze Kiwior, co za odebranie. Zajebiście Kiwior, o to właśnie chodzi. No może nie o to, ale ogólnie, żeby odbierać te piłki. Jeszcze McGregor z Adamsem, Adams, dobrze Peda, zajebiście, jeszcze podaj, tak jest, Szymański. I mamy kontratak, Szymański jeszcze do Milika, Milik bokiem boiska, Milik wypuszcza sobie tą piłkę, Milik będzie obracał, Milik dobrze do Świderskiego, Świderski znowu w polu karnym traci to i jest kontuzjowany po tej interwencji obrońcy. No nieładnie, nieładnie muszę przyznać, nieładnie postąpili tutaj Szkoci. Gun, wykonanie, tam do boku, o jest Hiki. Jest Hiki, ale jesteś. Brawo, brawo, brawo. Oj, kurwa, niedobrze. Oj, niedobrze, jest Adams. Oj, zajebiście Bednarek. Tak jest, o to właśnie chodzi. Czasami troszeczkę agresywniej trzeba zagrać. Jeszcze Grosicki, przerzutkę do Milika. Milik, bokiem boiska. Petarda, jest Gun, ale jest też Świderski. I mamy 3-1. Co to jest za bramka? Co tutaj się wydarzyło? Co to za końcówka tego meczu? No nie spodziewałem się takiego wyniku i przede wszystkim takich sytuacji w tym meczu. Coś pięknego ta bramka. Faulowany, a w zasadzie kontuzjowany, przepraszam, kontuzjowany Świderski strzela na 3-1 piękną główką. No myślę, że najlepsi napastnicy świata by się nie powstydzili takiej akcji. Jest jeszcze Adams. No jeszcze próbują zagrozić bramce Wojtka Szczęsnego. Peda wślizgiem, ale na spokojnie Kiwior przejmuje tą piłkę. Jeszcze. Oj, Grosicki jeszcze z tym wślizgiem na sam koniec. Ale na całe szczęście mamy koniec meczu. 3-1 wygrywamy ze Szkocją. Woo! No co ja mogę powiedzieć? Woo! Cholipka, Holender. No, 4-4 miało być w tym meczu, a skończyło się 3-1, gdzie na samym początku gra nam mówiła, że pół bramki do półtorej, więc no, odwróciliśmy losy tego spotkania zdecydowanie. Zdecydowanie. Co prawda mała dokładność podań, mała dokładność strzałów, całkiem niezła skuteczność dribblingów, ale najważniejsze, że wygraliśmy, słuchajcie. Och. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, słuchajcie, że wam się podobał. Był naprawdę emocjonujący. Zostawcie łapkę w górę.
zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i oczywiście zachęcam też do wspierania. Przycisk wesprzyj. To tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!